Jesteśmy na drodze gminnej od drogi krajowej nr 8 do Białegostoczku, około 3 km. No i to jest, jak widać, droga nietypowa, ponieważ pierwsza tego typu, na przykład w powiecie sokółskim, droga betonowa. I w przetargu okazało się, że około 300 tysięcy tańszym jest rozwiązanie betonowe. No już jesteśmy na drodze wykonanej. Wartość tego przedsięwzięcia wykonanego w tym roku to jest ponad 1 800 000 zł. Dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych. No i cieszymy się wszyscy, bo mieszkańcy po prostu nie spodziewali się, że otrzymają tego typu, no nie powiem suwenir, bo nie jest to suwenir, to jest zadanie kolejne drogowe, które wykonaliśmy na terenie gminy Korycin. Ale no cóż, droga szeroka, 5 metrów w przebiegu przez pola, 5,5 we wsi, trochę chodnika. Wieś nieduża, ale przyszłościowa, tak zresztą jak wszystkie na terenie gminy Korycin. Myślę, że jeżeli chodzi o jej trwałość, to obserwując wykonawstwo, obserwując grubość nawierzchni betonowej, tak samo przygotowanie podłoża, mogę spokojnie powiedzieć, że wytrzyma przez długie lata. Zresztą będziemy obserwować wszyscy z zainteresowaniem. Bez budowy dróg nie ma rozwoju, nie ma rozwoju rolnictwa, nie ma rozwoju przedsiębiorczości, stąd też staramy się, żeby tego typu inwestycji powstawało jak najwięcej i cieszę się w tym momencie z kolejnej.